zrobimy próbę tak jak jest, więc tu włączymy blue, czyli zaczniemy sobie od browna, bo brown jest dalej, lecimy blue. Teraz tak, red, red jest jeden, black jest dwa, tu. I jeszcze mamy wtyczkę i jest inwerter 2W. Ok, teoretycznie wszystko mamy podłączone i możemy zrobić taki krótki test. Tu sobie zrobię porządek. Pi razy drzwi. Tu mamy nasz kabelek specjalny. Tak. Odpalimy sobie zasilacz. Nie wiem, czy widać. 14 V, 1 A. Może być. I teraz tak, mamy 14 V, 1 A. Podamy sobie to. Oczywiście żadnych pomiarów nie robiłem w międzyczasie, więc zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może, że damy sobie troszeczkę mniej niż 1. Damy sobie tak, żeby się naładowało. Ok. Jest git. Naładował się. Bo praktycznie nic nie pobieramy. Damy sobie 2 ampery, czyli 28 watów. I button od zasilania. I mamy pobór 300 mili. Nic na razie się nie pali. Oczywiście wszystko jest otwarte, więc o porażenie prądem jest raz, dwa. Ale zmierzmy sobie zasilanie AC. To 62. Może, że to true RMS, to by może by pasowało, ale sobie za chwilę tak zgasimy. Zgasiło się. Zgasiło. Zobaczmy, czy się coś stało. Nic nie wybuchło. Jest ok. Damy sobie nasze trafo, co prędzej mierzyliśmy. Mieliśmy tam 8 V z haczykiem. Zobaczymy, co teraz nam pokaże. Odpalimy ponownie. Weźmiemy sobie miernik. W sumie mamy prąd zmienny. I 8,20. Czyli by pasowało 8,23. Czyli jesteśmy w domu. Mamy zasilanie. Teraz skoczę po coś takiego, żeby można było pokazać, że to działa. W miarę. Niestety nic na szybciora nie znajdę, więc podłączymy sobie z powrotem trafo. I wrzucimy zaś tutaj oscyloskop i zobaczymy, jak wygląda sinus. Poczekaj, bateria. O tak, jedna bateria, jak to się mówi, na współkę dla wszystkich urządzeń. Odpalimy sobie. Beleczki i lecimy z tematem. I co nam to pokazuje?
No jest to samo, co było. Może troszeczkę. Nie wiem, czy stabilniej, to byście musieli mi powiedzieć. Albo najwyżej napiszę w opisie, jak to będę montował. Ale można uznać, że projekt jest sukcesem. Jedynie będę się troszeczkę bił z montażem tego, żeby to jakoś zabudować, żeby to było w miarę bezpiecznie. Więc w tym momencie Wam dziękuję. Jak widać, lecimy na 12-woltowym systemie. Mamy własny prąd, co prawda takiej średniej jakości, ale do niektórych urządzeń to w zupełności wystarczy. Za jakiś czas będziemy modyfikować kolejny, dlatego zacząłem od tego, bo na tym urządzeniu mi troszeczkę mniej zależało. Te drugie urządzenie musi być troszeczkę lepiej zrobione, więc w komentarzach piszcie, co byście zrobili lepiej, żeby to działało i wyglądało. To ja z góry dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.